tak jak Państwo wiedzą, było to drugie regionalne forum inżynierskie. Tematy myślę, że były bardzo ciekawe. Zapamiętam to, że jest nieunikniona cyfryzacja w procesie budowlanym. Po pierwszej sesji miałam ilość osób, to było 125 osób, które uczestniczyły w forum, ale wiem, że jeszcze podczas drugiej sesji i trzeciej dochodziły osoby. Myśmy byli przygotowani na 140 osób i myślę, że prawie tyle osób wzięło udział. Jak na takie wydarzenie uważam, że to jest bardzo dobra frekwencja i myślę, że osoby, które wzięły udział, to też nie były osoby przypadkowe. To była elita polskiego budownictwa, więc na pewno osoby, które w branży budowlanej bardzo się liczą. Jest to nasze forum, myśmy organizowali, jesteśmy głównym organizatorem. Ja uważam, że ono jest super, że jest miejsce dobrane dobrze, piękny hotel, pięknie położony, w pięknym Toruniu, w ciekawym obiekcie, obiekcie z 200-letnią tradycją. Myślę, że wybór miejsca, dobór tematów jak najbardziej trafiony. Doświadczenie na pewno niesamowite, ponieważ było mi dane uczestniczyć w tym forum z takimi wspaniałymi osobistościami, w zasadzie z członkami izb, zarządami izb inżynierów budownictwa, które współorganizowały to wydarzenie, więc naprawdę doceniam to, że mogłem tutaj wystąpić. Takie wydarzenia jak to dzisiejsze na pewno są cennym doświadczeniem i to, że mogłem w niej uczestniczyć i że moja firma mogła być częścią tego wydarzenia, jest ekscytujące, ponieważ składamy tutaj biznes razem z tym, co się dzieje w izbach i jest to okazja z dwóch stron do zaprezentowania tego, co się dzieje na takim poziomie legislacyjnym i tego, że dzieją się działania związane z cyfryzacją w izbach, gdzie nam tak naprawdę później w realizacji tych inwestycji będzie to niezwykle użyteczne. Więc to okazja jest na pewno świetna do wymiany tych doświadczeń, do wymiany poglądów, do tego, co tutaj się stało, czyli do tego całego forum, które ma dzisiaj miejsce.